Dzień dobry. Dzień dobry. Tu leży jeden ślimak. Przyjechaliśmy na Zadupie. Co jest w planach? Bo ja nawet nie wiem. Będziemy kroić powalone drzewo. Drzewo. A ja wam pokażę jeszcze, zrobię z wami trochę obchód. Co się zmieniło, a co się nie zmieniło. Nie będziesz robić obchodu, tylko będziesz mi pomagać. Nie, pokażę im bajorko. I jeszcze inne rzeczy. Nie, tak. Będziesz mi pomagać. Nie kłam. Ja potrzebuję pomocy. No to ci pomogę. To coś nas chce dzisiaj zeżreć. Już mnie łapa swędzi no, cała. No, już masz tu. No co za chujstwo. No sakra. Dobra. Także zostańcie z nami, to na pewno nie koniec. Zobaczcie, jak wygląda nasze bajorko. No, możesz mówić. Dlaczego to pokazujemy? Pierwszy i jedyny do tej pory film z bajorkiem powstał 4 miesiące temu. I chcieliśmy pokazać różnicę, jak ono wygląda teraz. I spełnia swoją rolę. I teraz już wiem na pewno, że nie będę go uszczelniał, bo bardzo fajnie właśnie buforuje wodę. Jak popada, to się napełnia, jak jest sucho. No to i tak widać, że jest w nim wilgotno, jest takie to płosko. Jest sucho. No, wody w nim nie ma, ale wleść się nie da do niego, bo i tak jest takie bagienko, nie? Tak. I wszystkie te rośliny, które wsadziłem, przeżywają. Widać, że takie warunki są dla nich ok, także nie będziemy już nic świrować i uważam ten element za zakończony. No a oprócz tego, że są te, co wsadziłeś, to też mamy na przykład krwawnicę, której nie sadziliśmy, ona tu sama wyrosła. Tak. Do tego są jeszcze też takie kwiatki, nie wiem czy akurat widziałam je tu, ale może już przekwitły. Firletka poszarpana chyba, jeśli nie przekręciłam nazwy. Też takie różowe i one też lubią sobie rosnąć w takich warunkach bagnistych. Także też ją tu mamy. Zresztą widzę ją tam, jest po drugiej stronie taka różowa. Nie wiem, czy ją będzie widać gdzieś. O tu, dokładnie w tym miejscu jest. No trochę z daleka, ale tak, to właśnie ono. Coś jeszcze? Nie, napatrzcie się, to wszystko. Idziemy robić. On idzie. Tu jest nasza piękna glicynia. Histeria, najlepsza. Ale to była ta z sadzonki, nie wysiewaliśmy jej. To jest ziarenka. No i dobrze jej się rośnie. Bardzo. No ogólnie co, tutaj to nie mam wam za bardzo co pokazywać, jest skoszone, bo Adrian kosił, ale i tak się tak mało przyjemnie tu chodzi w tym trawsku. Widzicie, tu jest zbóż, tu też jest zbóż, tu jest przyczepka i tam jest zbóż. Także tak to wygląda. No ogólnie to tutaj były te ptaszki, pamiętacie? I tylko zostało gniazdko, już poleciały. Także wychowaliśmy pierwsze ptaki na działce, które widzieliśmy, że są. Idzie rolnik sam w dolinie. Zgrabi? Przypierdolić? Tobie chyba. Jest tu off? To trzeba się nim psiknąć. A tu nie ma? O, i tutaj jest jeszcze ta droga, pamiętacie? Tam sadziłam konwalię. Ale nie chce mi się tam włazić. Nie ma po co. No tak, wszystko jest zarośnięte. Trawy po pas, cholera. Tu będziemy działać dzisiaj. Wpuścić. To wpuściła. Walka z wiatrakami tu się odbywa.
ciągła walka. Też możesz trochę przerzucać. Mogę? To ma stać, tak, to możesz stać samo i możesz robić. Strasznie mi się tego nie chce robić. Ale dobra. Raz nie zawsze wciągnę więc moje różowe rękawice. Popatrzę się na wiecie sami kogo. Nie powiedziałam tego, o czym myślisz. A co powiedziałaś? Nic. Możesz wybrać sobie narzędzie tortur. No. To znaczy? No generalnie to musimy jakoś dojść do tego drzewa. Odkroić je. No to dajmy tak sobie. Gdzieś tutaj. A potem musimy przynieść miarkę i pokroić to. Jak mamy piłę na takie kawałki po 2,5 metra. A czemu po 2,5 metra? No bo takie słupki są do ogrodzenia. Ty będziesz takie grube słupki wkładał? No to nie jest aż takie grube. Nie, w ogóle. No trochę jest, ale jak przecież jest... Przecież to jest prawie takie grube jak ja. A miał to dobry słupek na narożnik, nie? Masakra. Co za łoś. To by trzeba było zabrać, ale to też jest długie, widzę, nie obcięli tego. Znaczy obcięli, ale za dużo tu zostawili. To tu też obetniemy tylko kawałek może. Wiecie co on zrobił? Puścił bąka. Twarz trzaskaj tym. Po co? Moja no widzę przecież, że tak walisz i twarz ci trzaska. Nie trzaska. Trzaska. Nawet nie poczułem nic. A ja poczułam. Nawet żem nic nie poczuł. A ja poczułam. Chyba tego bąka. Bączur, bączur. Tego też się nie da wyciągnąć. Ja pierdolę. Nie powiedział, że będzie łatwo tutaj, ani fajnie. Ale chciałbym móc w końcu skosić normalnie, więc to drzewo mi tu przeszkadza. Dobra, próbujmy odpalić tą piłę. Odwieczny. Albo nie, może po jak ją odpalimy, to już będę ciął. Odwieczny problem odpalanie piły. Drugie grabie. Nie, a po co mi? To tłucz to tymi grabiami tu naokoło, a ja już będę sobie to obcinał tymi szczypcami. Teraz to się nic nie nagrywa. To mnie tylko kłóci cały czas. I tak spadnie w tej samej. Jakoś lepiej działa. I się nie uszkodź tylko, nie? A ja już się bardziej nie uszkodzę niż już jest. No nie wiem. Widziałam jak trzymasz te nożyce.
jajami. No właśnie. Myślę, że po tym odcinku, no, jak ktoś z ZUS-u ogląda i zobaczy, co my robimy i jak, to dostaniemy rentę w końcu. To może odcinaj z tej, a ja pójdę z tamtej? Czemu? To nie ma sensu. Czemu? Bo nie ma dżemu. Czemu ktoś się strunami zamieni do tego? No bo bym się trochę odgarnęła tych pokrzyw tam, nie? Kupa. Majtka? Tak. Zmęczyłam się już. Gdzie ty chcesz to wywozić? Co? No tam tą kupę. A ty ją widać w ogóle? Co? Kupę. Na tą kupę, którą masz przed oczami. Ja jej nie widziałam. Tak. Robimy z takiej, że trochę, albo to jest jakieś nie bardzo, albo jakieś siły nie ma. Nie lepiej ci piłą co jechać? Cały ostrzył się z tego. Masakra. Na takich gałązkach? Czy to są gałęzie na gałązkach? To jest z gównolitu zrobione. A w ogóle nie kupiłem najtańszego. W ogóle? No dobra, kupiłem najpierw. Myślałem, że sobie poradzę z czymś takim, ale nie wiem. Czy lepiej to ciąć piłą? Może i tak, no ale zrób dojście. Może nie pali jej co chwilę i nie gasił. No ale co ty tam wlazłeś? No to z drugiej strony ruch, no. Ja tu robię pod sobą dojście, a ty ruch tam robimy. Ja pier... Prawie jakby na taczkę, a możesz coś włożyć, nie? Nie mam. Mówiłaś, że już masz, już tak nie jeździłaś.
to się na pewno wyrąbię z tego. Adrian w dżungli, widzicie? Te osty są wyższe od niego. Pamiętajcie, nie koszenie jest ekologiczne. No. Robię nowe ujęcie. Przejdź do przodu, że niby się przesunęłaś trochę od ostatniego. Przecież się przesunęłam. Nie, nawet aparatu nie trzeba było przesunąć. Na zdrówko, Adrianku, dziękuję. Yeti słyszysz? Yeti słyszysz? Nie. A czemu pytasz? Ryby w zdechły. Na czarnym stawie zdechły. Tak stałaś taka zawieszona. Czułaś jakiś zdech natury. Skurwes. Tylko na teczkę włożyć? To odcinał. A to nie, ten nie są ucięte jeszcze. No właśnie mówię, kto to odcinał? Kto to ucinał, że ja nic nie... Ja nie mówię o tych. Kto to ucinał, że nic nie uciął? O! Pomóc ci? Kupa. To się nagrywa. Tak, tu napakowałam jeszcze taczkę gałęzi. Zaraz nią odjadę. No i w miarę ogarnięte. W sensie, no jeszcze to wszystko trzeba posprzątać. Ale... No. Ja narzekam, że słupek za gruby. Że urodziłem i majtki do wymiany i w ogóle. A tam mi gasi aparat. Wiesz, co tu się sprzedaje, co tu się klika? Cierpienie, dramaty ludzkie, afery. Nie, to tyle, ale już nie mam siły. O kurwa, te ostatnie. Parę minut to trzeba będzie puścić w przyspieszeniu. Bo tak wolno się ruszamy. Ty to już tak. Będą myśleli, że slow motion. Pierdolone drzewa.
No i kurwa, widzicie, i ciągnę, i chuja się wyciągnę. Jebać to. O, to to samo. Pierdolę taką robotę. Niech se stary robi. No ale ja nie mam jak tam wjechać taczką. Pokaż. No nie no, w kadrze się za podboczki. O, popatrzcie, o, tak się trzyma. I nic się nie zrobiło samo, nie wiem czemu. No bo nie mogę tego wyciągnąć. Zobacz, to demonstruję. Proszę, biorę. I ciągnę. Widzisz? Mhm. To ja nie mam ochoty się tak wysilać. Jakbyś zapytał, to są bardziej na wierzchu. Jak myślisz? Chcesz je ciągnąć czy wieść? Nie bój się. Co to było w ogóle? No, myślałeś, że ci tym przyjemnie? No tak. Dziwnie się tak nie uderzył. A. Bo teraz to idzie. Ciekawe czemu. Czyżby to dlatego, że nie było niczym przykryte? Nigdy się nie dowiemy. Tak? Tak. Dobrze. A ty masz dwie ręce i ciągniesz jedną gałązkę? Martynka umie siedzieć na łóżku i mieć dwa laptopy na stoliczku. Pierdol się! I każdego obsługiwać jedną ręką, dwa naraz. Ale jak gałąź ma ciągnąć, to jedną. Co? Jajko! Słyszę, nie, że mnie obgadujesz. Najpiękniejszy człowieku świata! I co, i nie lubisz tak, jak ktoś cię obgaduje na kamerze? Nie lubisz tak? Lubię. Lubisz? No to o co się prujesz teraz? Ale mów do mnie ładne rzeczy. No ja mówię do ciebie ładne rzeczy. Nieprawda, oczerniasz mnie. Nic nie było. Wejdziesz tam po tamtą, pod choinkę. Choinka na święta, to będziemy mieli. Przecież ty nie masz choinki. No wiem, ale ty może chcesz. Muszę ci opowiedzieć historię o choince, ale to poza kamerami. Ty. No. Ona tam jest jeszcze ze 3 metry, jak nie więcej. Ja pierdolę. Myślałem, że to jest czubek. Słabo oczyściłaś teren, nie było widać. Pojedziesz taczką? Nie, wolę pociągnąć. To pociąg taczkę. Pociągnij. Pociąg. Nie mówi się pociągnik, pociąg. Przecież to się wypierdzieli zaraz. Tylko on mi staty. No ale mówiłaś, że już masz prawo jazdy na taczkę. Tylko na jeżdżenie w przodu. Jedną rękę tylko masz? To są dwie gałęzie, a nie jedna. Ty nie umiesz liczyć do dwa? Patrzcie, jakie jojko.
co by tam było. Nie wiem, czy wykrute, czy wyżarte ze środka. Nie możesz tego już zostawić dzisiaj? Nie! Dziadek za babcię, babcia za dnie. Dziadek za dziadkę, babcia za dziadka wnuczek, za wnuczka, nie wie kto. O! Ja pierdolę. Czekaj. Sama już ciągnie. Tylko złapie. Ja pierdolę. To zaczepiło ją o to. W chuju to mam. Kurwa. Oje. Ja pierdolę. Przecież ono ci już tu kurwa by nie przeszkadzało. Teraz już przeszkadza. Weź je tu zostaw. To nie, teraz mi przeszkadza, jak tu leży. Odejdź lepiej. Odjdź taczką i zabierz mi spod nóg te. O! Grabie. Nie mam siły. Słyszałaś, Pyrkusia? Tak. Bardzo ładnie. Ale nie po prostu lepiej. No daj pomóż. Dalej, weź jakoś. Żebym ja też mogła ciągnąć. Niebo chłodne, kurde. On jest normalny, nie? Tak jakbyście jeszcze nie zauważyli, że nie jest. Masakra. Przecież to są jakieś żarty. Zadowolony jesteś z siebie? Nie da się zjebać pleców, jak już są zjebane. No. Chcesz się pożegnać już? Ale musisz się cofnąć. Widzisz nas? Tak. Robota wykonana. A jakim kosztem? Sam sobie to wymyśliłeś. Mówiłam, żebyś on tam zostawił. Ty jesteś mądrzejszy. Jeszcze tego kawałka nie zabraliśmy. Ja już nic nie zabieram. To tu kurde leży teraz i czeka na swoją kolej. Tymczasem zabieramy menele i spieprzamy do domu manele. Się wykąpać. Jedynym menelem ty jesteś. Ty jesteś. To zabieramy dwa menele i manele. Tak. Do ząbki. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Napiszemy wam w opisie, czy Adrian przeżył. Nie, stańsz buziaka za te zniewagi. Ej, widzicie? Tak to jest.